Witam. Dzisiaj odebrałem motocykl z serwisu przedsezonowego. Serwis był robiony przy przebiegu 29340. Serwis robiłem w Motormanii w Wejherowie. Motormania mieści się na ulicy Gdańskiej 113. Serwis obejmował takie podstawowe rzeczy jak kontrola gaźników. Z gaźnikami jest wszystko ok, nie wymagały regulacji. Wymiana filtra, wymiana oleju. Olej w tym roku zakupiłem trochę inny, lałem wcześniej Motula 5100. Teraz kupiłem na Allegro taki olej Shella. Był on w jakiejś tam promocji, chyba 27 zł za butelkę. Promocja podobno była z 50 zł. Ile ten olej naprawdę kosztuje, to nie wiem. Ja osobiście podczas jazdy nie czuję żadnej różnicy. Są tacy, którzy mówią, że wleją sobie jakiś inny, zmienią olej i jeździ im się dużo lepiej. Inni mówią, że po wymianie na jakiś nowy olej jeździ im się dużo gorzej. No ja żadnej różnicy nie widzę. Myślę, że no, różnice nie są odczuwalne. Przynajmniej ja nie odczuwam. Może faktycznie coś w tym jest, no ale ja między Motulem a tym olejem jakiejś różnicy nie widzę. A jak nie widać różnicy, to po co przepłacać, wiadomo. Zawory. Jeżeli chodzi o zawory, kontrola luzów. Na trzech zaworach trzeba było te luzy poprawić. Nie były to jakieś bardzo duże luzy, bardzo duże różnice między tymi zalecanymi przez producenta. No ale ja przejechałem tym motocyklem ponad 19 tysięcy kilometrów i wątpię, że one były regulowane. W zeszłym roku na przeglądzie przedsezonowym raczej nie były regulowane. Może były kontrolowane, ale regulowane nie były, czyli widać, że można przejechać tym motocyklem 19 tysięcy kilometrów i zawory tak naprawdę no, nie było żadnej tragedii. Różnice były na poziomie 1/10, 0,2 mm, także naprawdę niewielkie. Jeżeli chodzi o koszta, no oczywiście wymieniałem też opony w tym roku. Moje nadawały się jedynie na śmietnik. Oponki kupiłem oryginalne, używane od kolegi Grzegorza. Są w bardzo dobrym stanie. Myślę, że jeden sezon, może dwa, jeszcze nimi przejeżdżę. Na nich przejeżdżę. Jeżeli chodzi o koszta, wymiana opon z wyważeniem kół, bo wcześniej nie były wyważone, to koszt 150 zł, wymiana oleju, wymiana filtra i jeszcze zapomniałem, wymiana świec, bo kupiłem nowe świece. Świece nie irydowe, zwykłe, koszt świecy około 25-27 zł. Także olej, filtr i świece to koszt 50 zł. Najdroższe były oczywiście zawory, koszt kontroli i regulacji wyniósł mnie około 380 zł dokładnie. I mało i dużo, z tego co słyszałem, ceny za regulację zaworów dochodzą nawet do 500 zł w tym motocyklu, także myślę, że nie jest najgorzej. Co mechanik tutaj zobaczył, co będzie ewentualnie do zrobienia? No do zrobienia na pewno będą do wymiany krótce gaźnika, ponieważ, no mówiąc tak delikatnie, są w stanie nie najlepszym. Trzyma się wszystko, bo się trzyma. Ale no, wskazane by była wymiana, tym bardziej ja dużo jeżdżę, to raczej powinienem je wymienić. Koszt króćców w polskich sklepach znalazłem w dwóch sklepach. Koszt przedniego około w jednym sklepie około 260 zł, w drugim sklepie, znaczy
oba można kupić jednocześnie w tym sklepie. Pierwszym to koszt 260 zł przedniego, 280 zł tylnego. W drugim sklepie 300 zł przedni, 320 tylni, oczywiście do tego koszty wysyłki. Tak więc to zmusiło mnie do poszukania tych części w sklepach zagranicznych. Znalazłem w jednym sklepie, teraz nie pamiętam nazwy dokładnie tego sklepu internetowego, ale znalazłem takie części. Koszt obu kruczców to jest niecałe 40 euro. No w przeliczeniu to można sobie szybko wszystko przeliczyć, że będzie to, nie wiem, około 170, może 180 zł. Koszty wysyłki jeszcze nie sprawdzałem, ale będzie to pewnie, no nie wiem, może około 50 zł, także i tak w cenie jednego kruczca będę miał dwa i jeszcze zostanie na jakieś piwko czy na obiad. Także to na pewno będzie do wymiany w tym roku. Poszukałem też nowego regulatora napięcia. Tutaj z pomocą przyszła mi grupa Kiesunga Aquili na Facebooku i udało się dobrać regulator z Hondy CB250. Pasuje idealnie. Wtyczka pasuje idealnie. Zobaczymy, jak to będzie wszystko działać. Będę to wymieniał może nie dzisiaj, ale myślę, że w najbliższym czasie. Także dzisiaj też jeszcze doszedł do mnie piórnik. Tutaj kurier mnie zaczepił po drodze, właśnie jak wychodziłem z domu, jechałem do serwisu. Jeszcze nie mam go zamontowany, ale myślę, że dzisiaj może to ogarnę. Jadę jeszcze do sklepu do Motonity, do Gdańska, poszukać sobie jakiegoś rollbaga. Rollbag, wiadomo, przydatna rzecz, żeby się spakować na wyjazdy. Nie mam sakw, to będę się pakował po prostu w takiego rollbaga. Pogoda była bardzo ładna. Dzisiaj jest w miarę ciepło, około 15 stopni. Tutaj widać, że chmurki takie idą dosyć ciemne, także mam nadzieję, że jakoś uda mi się dojechać i wrócić na sucho. No to jeżeli chodzi o przegląd, to by było na tyle. Koszt 590 zł samej roboty, koszt oleju 50 zł, koszt filtra 13, koszt świec, no, w przybliżeniu, nie pamiętam dokładnie, ile one kosztowały, no ale powiedzmy, że około 55 zł. Także można to sobie wszystko łatwo policzyć. Czy dużo, czy mało? I dużo, i mało, można powiedzieć. No jednak na pewno w porównaniu do chińskiego Junaka, którego miałem wcześniej, to koszt przeglądu, koszt części jest na pewno dużo większy. No ale mam nadzieję, że tutaj motocykl odpłaci mi się bezawaryjnością w trasie, bo kilka tras na ten rok planuję, dłuższych. Także to by było na tyle. Ja będę jechał dalej. Może uda mi się dzisiaj nagrać filmik z przyspieszenia Kiesunga, jak znajdę gdzieś jakąś fajną, w miarę równą, prostą. No i oczywiście, jeżeli nie spadnie deszcz, może to da komuś pogląd na to, jak ten motocykl przyspiesza. Może uda mi się jakąś tam prędkość maksymalną pokazać, jaka jest licznikowa. Także taki jest plan na dzisiaj. Nie wiem, czy mi to się uda dzisiaj, no ale na pewno jak nie dzisiaj, to przy następnej okazji. Także jadę dalej. Jeszcze zobaczymy, jak odpala po przeglądzie. Przed przeglądem odpalał bez problemu, także zobaczymy, jak jest po przeglądzie. O, jest dobrze. Odpalił. Tak więc to na tyle w tym dzisiejszym odcinku.
Na razie, pozdrawiam.